Hej, cześć, siemanko, przyjacielu, witam cię bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym tworzysz w komentarzu bitwę za 10 tysięcy złotych i masz szansę zgarnąć Blika albo Paysave'a za 5 dyszek, jeżeli twój pomysł będzie najciekawszy. Więc twórz bitwę, napisz koniecznie na ilu graczy gramy, na jakim trybie, bo oczywiście znajdujemy się dzisiaj na Case Hugu, na którym ostatnio doszedł tryb Underdog. I na takim trybie już sobie zacząłem bitwę od widza. Oczywiście, że od widza. Matlat stworzył nam taką właśnie to bitwę, więc oczywiście odezwij do mnie na Discordzie, panie zwycięzco. A my już dodajemy sobie losowe boty i przypominam, że... Żeby grać na tej stronie, trzeba być osobą pełnoletnią. Innej opcji nie ma. I przypominam, że tryb underdog, czyli tutaj trafiamy jak najmniej. No i na początku pigloty, czyli takie średnie skrzynie, w sensie średnie pod względem oczywiście ceny. A wychodzimy na mocne prowadzenie i to prowadzenie w drugą stronę. No bo jednak tutaj trafiamy jak najmniej, co się forsowi póki co dobrze udaje. No ale jeszcze trochę skrzynek przed nami, więc liczę, że coś jeszcze tutaj by się wydarzyło. Falki on dorzucony jeszcze od nas. No kurde, no standardzik by tutaj siadł jak ta lala na chwilę obecną. Ale no spokojnie. To Bayonet, Lord, serio. No Sushi Master, skrzynia za 1500, fajnie by im coś oddała. Force, Peteja są z Bayonetem, no chociaż tyle. Chociaż tyle, że on z Bayonetem, no ale i tak, no tutaj jest dosyć mocno i to we dwójkę musieli mocno trafić. Ja dorzucam Survivala Fade'a za 1800, więc no kurde, klasyk byłby tutaj marzenie, no. O Jezu, jeszcze Huntsman ode mnie, no. Huntsman Tiger tu jeszcze ode mnie. Kolejne Crystal Knives'y. Zobaczmy, co tutaj się jeszcze może wydarzyć. Nieciekawie. No kuźwa, no nieciekawie, tak? Asimov. No i knife'y dwa. No z knife'ów tutaj nie ma potencjału, żeby aż tak gigantycznie oddało. W sensie wiadomo, no jakaś tam minimalna szansa jest. No ale raczej będzie rip. Raczej będzie lipa na samym starcie. Ale fajna battle, no z niej będzie tutaj z 20, nie? Z 23? 25 nawet. No to teraz wypadałoby już to zgarnąć, tak? Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135, z 1000 1350, innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. Teraz to już by wypadało. Wybiorę sobie, najdajcie mi największych kozaków. I Samu, i Duck. Czemu nie mogę? Aha, tutaj po kolei klikam. Właśnie dlatego ja zazwyczaj wybieram na początku już tych moich przeciwników. Teraz sobie mogę zaznaczyć i jest szybciej. Ale mniejsza o to, lecimy oczywiście dalej. Pamiętajcie oczywiście, że cały czas trwa giveaway na Case Hugu, więc polecam się tym zainteresować. My trafiamy zarąbiste rękawice na starcie, co no jest dla nas dosyć problematyczną kwestią. Ale liczę, że jeszcze tutaj panowie coś nadgonią, tak? Duckowi to nawet wychodzi, no jakby ten karambicik tam poleciał, no to Duck już by nam trochę leciał do innego wymiaru. Duck jest nade mną, teraz żeby i Samu z czymś jeszcze wleciał. No jak na piglota za 800 zł, dropy mocno średnie. Przynajmniej z tych ostatnich otwarć. I teraz fade od Ducka za 5000 zł, więc panu Duckowi najprawdopodobniej już dziękujemy. Chociaż to jest 4 koła różnicy, tylko, no to tutaj się jeszcze może wiele wydarzyć. Sushi Mastery, no cały czas wszystko fajnie, wszystko spoko. No ale to i Samu, żeby trafiał właśnie takiego Huntsmana za 2 koła, to już go dużo zbliża do mnie. No i teraz 900-800 zł jakoś tutaj. To jest do nadrobienia spokojnie, mamy jeszcze przed nami 4 skrzynie. 2 za 610, 2 za 780, więc to jest spokojnie do zrobienia. Shadowki, no dużo bardziej wolałbym tego kałacha dostać, ale spokojnie, spokojnie, tak? Tu się jeszcze może wiele wydarzyć. Nie wiem, czemu myślałem, że to Owl, nie mam pytań. Mega niefajnie się teraz wydarzyło, no bo umówmy się. 3300 przewagi. Okej, Huntsmanik! Huntsmanik za 1600? Dobra, teraz błagam. Błagam, ostatnia skrzynia i 200. 200, kuźwa. Nie wierzę. Nie wierzę, no gdyby mi dało nawajem, bo tego survivala, to bym zgarnął 30 tysięcy złotych. O kurde, no nieciekawie się dzieje, przyjacielu. Nieciekawie, ale ja nie zwątpię, bo już wiele razy byłem też właśnie w sytuacji, gdzie już prawie że zwątpiłem, a potem jednak oddało, więc tutaj nie należy zwątpić, trzeba wierzyć w siebie, w swoje oczywiście umiejętności, w osoby innego. Sprzedamy to sobie. Aha, Edge, Microsoft Edge niestety, no to nie jest najostrzejsza kartka w pilniku, więc muszę sobie odświeżyć 20 koła. No dobra, mamy budżet na 2 takowe battle. 2 takowe, przepraszam. Dodajmy sobie na starcie już te boty. I Samu i Duck. Proszę, proszę, no błagam, no jakby z tego zgarnąć tak z 35, to będziemy na fajnym plusie. Póki co, piglocik, o nie, zaczynamy z pole position, niedobrze. Niedobrze, niefajnie. Ojojoj, ojojoj. Falcon, no dobra, no dema tu nie ma, też nie oszukujmy się. Piglot. Okej, no tamto wcześniejsze otwarcie było naprawdę mocne, bo ze skrzyni za 800 dało po 2 koła i 1500, więc to było nieźle. Kill confirm u Isamu, tym samym kończąc tam pigloty i najdroższa skrzynia w tej battle. Sushi Master.
No średniawka, mocna średniawka. Między nami tylko 3 stówy, 4 różnicy. Kurde, no szkoda, że nic mocniejszego nie mogło oddać. Teraz lekkie i samu buduje większe prowadzenie. Ale w sumie niewiele też teraz od Daka, jakby na to nie patrzeć. No dobra, teraz trochę na moje konto, ale mocno średnie te dropy, kurde, no wcześniej tutaj już było, umówmy się, dużo lepiej. To mnie chyba wysunie na prowadzenie TBH. O, jednak nie, jednak tutaj jeszcze 40 zł wypadało. No i ciula z tych 40 zł. Słabe, słabe dropy, mega średnio oddaje. Jakby przy tym konkretnym rozdaniu akurat, bo battle niczego sobie. Dragon Tattoo, no szkoda, że faktycznie było 445, to jest dosyć dużo z takiego noża. Ja pierdzielę, jeszcze Case Hardened da survivala ci trafię, nie? No błagam, trafcie, że coś panowie. Oho. Oho. No fenomenalnie. No fenomenalny ten bajonet na koniec. No naprawdę fijek ogratki. Super ci poszło, no na klasyku by to siadło. No tutaj szansa. Dobra, robimy to na 4. To będzie ciężka przeprawa. Nie będę się oszukiwał, będzie strasznie ciężka przeprawa. No ale żeby tutaj jakkolwiek jeszcze wyjść na plus, no to muszę atakować, tak? Muszę podbijać, muszę walczyć. I dlatego decyzja, żeby zagrać to na 4 osoby. Póki co wygląda to nie najgorzej. Jestem na prowadzeniu, niewielkim, bo zaledwie tutaj 70 zł. No i to było na tyle z prowadzeniu. Naura, 2600, rękawice, super dop. 3200 i teraz jestem na prowadzeniu, ale w drugą stronę, bo teraz mam z kolei najwięcej. Fenomenalnie, wow. O kuźwa. No fejdy, chociaż tyle, że im te fejdy poleciały. W szczególności temu Batiemu, który teraz troszeczkę nas nadgonił dzięki temu. Kolejny raz fejdy z Sushi Mastera u niego. No dobra, Sushi Mastera będę dobrze wspominał w tej batli, bo to naprawdę tutaj dobrze oddało. Horho z fajnymi tutaj shadowkami. Szkoda, że Betty najmniej. 900. No ale jeszcze Duck musi coś trafić. Oj, ten 5-7. No właśnie, 450. No ale ja też z Glockiem nie najgorszym. Crystal Knives za 610 zł. Nawaje od Battiego. No ale... Okej, no Batty kończy tutaj przygodę, jak chodzi o lidera. Okej. Ej, to może być ciekawe. I teraz naprawdę niewiele brakuje. Dwie skrzynie do końca. Case Hardened jeszcze od Horho. No ja tutaj lepiej o 2 złote, no to nie, to teraz muszę coś oddać mocnego im. Ja mam nawaję. O nie, to nie wystarczy. To nie wystarczy, a tak niewiele, no patrzcie co się stało. Patrzcie, 3 stówy, a do niego stówę. O kuźwa. No to jest dupa. No to jest potężna lipa. No mocarna lipa, 15 koła jest. To nie wygląda dobrze. Nie wygląda, to nie pachnie niczym dobrym. Proszę, poker, Horho i Duck. Come on, no dajcie coś jeszcze. O ja pierdzielę. Zaczynamy fenomenalnie. No iście zarąbiście, nie wiem jak wam to powiedzieć, no. Dobra, no ale dobre dopy przynajmniej są. To jest szansa, że tutaj stawka będzie wysoka, co mi się jak najbardziej podoba. Content też jest, więc to mi się podoba. Czekajcie, zjedę wam niżej, bo to mi John będzie pisał, że nie widać ile kto ma. Czekaj, żeby też te skrzynki powiedzieć. Halo, co tu się dzieje? Ja już mam 2 koła, no zdecydowanie najwięcej. Nie podoba mi się to fest. Jest dramat z mojej perspektywy. No ale dobra, no może tak trzeba zacząć, żeby skończyć jak król, tak? Bajonet u Horho. I nie najgłupsza rękawica u Pokera, no. Byłem najlepszy, teraz jestem przedostatni. No ale Duck ma 1300 zł mniej, to jest dużo kasy. Sushi Mastery, ja będę wspominał dobrze. Duck z shadowkami za 970. Co trochę go zbliża, no ale to jest dalej 500 jeszcze tutaj. Nawaja u mnie, okej, mocny drop u Horho. Horho nam już naprawdę mocno odjeżdża. Blisko też jest poker, tak na dobrą sprawę. O nie, ten Glock za 440, niedobrze. 3 skrzynie do końca, jest naprawdę close. To się może udać, Horho z nawają. No czemu to Duck nie mógł tutaj w tej pieprzonej nawaji? Byłoby nam wszystkim dużo lepiej na tym świecie. Tysiaka musi jeszcze zgarnąć, no i GG jest kuźwa. Jak ja trafiam tego pieprzonego survivala, to ja nie wiem co bym musiał teraz trafić, no. 1200 zł, no te shadowki niciule. O Boże. No niedobrze fest. No niedobrze fest. Naprawdę jest turbo, turbo nieciekawie. Już sprzedaję naprawdę mocne itemy, nie? To mi się kompletnie nie podoba, już naprawdę muszę tutaj zjechać mocno. 5 bitew przegranych pod rząd, no tego jeszcze nie grali, nie? Tego jeszcze nie grali, ale błagam, żeby to teraz oddało, tak? Niech będzie już poker, whatever. Przysięgam, ostatni raz bierzem tą battle. No przysięgam, kolejny raz już będzie nieopłacalny biznes. Rękawice na starcie. Po pierwsze jest skrzyni 2300, kurwa, przewagi. Nieciekawa sytuacja. Nie będę ukrywał. Okej, ale poker z rękawicami za tysiaka. Ja trafiam na waję, niedużo tańszą, więc też szału nie ma.
No, pigloty oddały mega potężnie. Z piglotów, nie oszukujmy się, oddało naprawdę mocno. To jest skrzynia za 8 stów, czyli jakby w sumie dałem za nią 3200, mam 4200, więc naprawdę mocne rozdanie. No, sushi mastery, naprawdę tutaj wiernie służyły i fajnie oddawało przeciwnikom, a nie mi. Teraz, no, jest nawaja za długim otwarciem, więc chociaż tyle. Szadołki. Szadołki u pokera. I samu na prowadzeniu. Ja na prowadzeniu, ale w drugą stronę, nie? Ja na klasyku bym już chyba 3 te battle zgarnął. TBH. 3. Luźno. Survival u pokera. Chociaż tyle, no ale dalej. No dalej jestem w jakimś kosmosie po prostu względem nich, no. No jakby chociaż ten Butterfly poleciał, byłoby wreszcie coś takiego naprawdę mocnego na przełamanie. Knife'y. Czy z Knife'ów 3000 i samu uzbiera? Nie ma takiej fucking możliwości, nie? To się po prostu kuźwa nie może udać, nie? Ostatnia. Ostatnia i... my w ogóle 99 poziom. Poziomy na Kejzagu to jest naprawdę sztos, bo dzięki temu możecie sobie otwierać demowe skrzynki codziennie. Po prostu wchodzicie, nie musicie nic wpłacać, co 24 godziny wam się restartują skrzynki, z których ja na tym poziomie już mam tak ze 100-120 zł minimum, no nie? Dziennie. Więc to jest naprawdę gites pomysł. Dobra, no lecimy dalej, tak? 10 koła, losowe, bo ciszę, zapraszam do zabawy. Bati, poker oraz duck. I 4 pigloty. Na starcie. Zaczynamy pole position. Czy się na tym utrzymamy? Szczerze wątpię po dzisiejszych doznaniach. Ale być może. Być może to jest to otwarcie. Być może to jest ta batla właśnie, w której przełamiemy tą passę. Mamy 15 złotych przewagi. Okej, ładny handsmanik u pokera, 2100. No fajnie jakby z tych piglotów faktycznie trafili takie, bo tutaj w piglotach jest szansa trafić takie naprawdę powalone rzeczy. Tak jak te shadowki u bota Daka, no nie jest źle. No nie jest źle zarówno jak chodzi o dropy, zarówno z mojej perspektywy, więc mi się to podoba. Bati co prawda na prowadzeniu, ale takim powiedziałbym, że symbolicznym, no bo 4-5 stów, no to w perspektywie tej całej batli to jest niewiele i teraz naprawdę ciekawie się to potoczyło. Wracam na prowadzenie, fajne dropy u pokera i u Daka. Shadowki, no to niestety teraz pałeczkę lidera wraca do Batiego. No to jest bitwa mega close. Mam nadzieję, że teraz mi nic nie poleci, w sensie nic takiego powalonego. Będzie mi naprawdę cholernie przykre, jak teraz wylecę z jakimś karamitem czy czymś takim. No ale dobra, Crystal Knives'y, tak? Okej. No Bati tutaj najlepiej, no i powiększa tylko swoją przewagę, która już jest 500 zł. No dla tych trzech skrzyń to jest naprawdę nic, tak? O kuźwa, no jak on będzie cały czas zamiał najgorsze przedmioty, to mnie coś skręci, no. Bati? Kuźwa, nawaje? Jeszcze Safari Mesha trafi gorszego ode mnie, nie wierzę, jak to przegram tak close. To się nie może wydarzyć po prostu. No jestem kuźwa w szoku. No jestem kuźwa w szoku, co się dzieje stało, nie? Przyjaciele, no stworzyłeś naprawdę zajebistą battlę, że to była bitwa za 10 koło dawała zawsze po 30, czasami po 40. Ale to coś tutaj stało, to jest jakiś wylew stulecia, nie? Proszę, daj jakiegoś oula na otarcie łez. Jakby oul teraz tutaj wpadł, to byłoby totalnie... Falcon Gamma Doppler, no 1900, no stuwa na minus. Co ja bym to miał same Falciony z tej skrzyni? Nie macie tu nic innego, nie macie Dragonora, nie macie White Lotusa. White Lotus w ogóle za 5 od 1 koła, by the way. Bio Doppler, to jest jak na plus. No dobra, z Nitrusiem żegnamy się w przyjemnych okolicznościach. Poker! Poker, kuźwa, no ja cię proszę, tak? O, o! No czemu nie te hatchmazy? Te hatchmazy by kuźwa kosztowały 40 koła! Zjaj, no. Według gangni. No nie ma. No nie ma, przyjacielu, no. Pamiętajcie, że Kejsak jest oczywiście tylko dla osób pełnoletnich. Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, chcesz dać szansę swojemu szczęściu. Survival, nie? Survival. No, bojęcie to jest survival. To klikasz sobie wtedy tutaj w plusik spośród wielu metod płatności, wybierz to, kto ci odpowiada. Bliki, paysave, krypto. Wpisujesz kodzik Fiako, który daje 10% bonus do doładowania. I dwie skrzynie totalnie za friko. Poker, ja cię błagam. Daj. Daj Gangnira. Daj Oula. I wiem, że ty potrafisz, no. Good fate, no. Ja jestem naprawdę zmarnowany po dniu dzisiejszym. Kara fate, proszę, nie przeglazuj tego guta. Ja pierdzielę, no. Kara fate, byłoby zdychę. Byłoby miło fate i kawupa, chociaż tyle. No nie! No, dobra, zatrzymało się. 5 koła. No to i tak jest dupa, no. Dzięki temu, że mamy cashback, to przynajmniej sobie zwrócę te 9 stów. Zawsze to coś, no nie, no ale umówmy się, gdzie jest potężna przegrana. No tak, tak odpłynąć to dawno mi się nie zdarzyło, nie? To już jest odpływ stulecia po prostu, nie? Princik tam już, Tileto Knife. Błagam. Skeleton, no skeleton będzie chyba z piątkę vanilli walty, nie? 3600, no to jest plus, dobra widzu. No dzisiaj nie jest najcudowniejszy dzień w moim życiu, ale zdarza się i tak czasami. Dzięki za oglądanie, trzymaj się, widzimy się już jutro. Trzymaj się, strzała!